wspaniała osoba, artysta, improwizator, bezpardonowy atak na mojego vloga. I stary, nawet dzieciaki z 25-kilowym workiem były szybsze. Powiem wam tak szczerze, że występ w NCK-u to był dla mnie występ szczególny z kilku powodów. Przede wszystkim koniec wspaniałej trasy z Michałem, Alanem i Łukaszem, ale również ja w NCK-u zaczynałem swoją artystyczną przygodę. Byłem w amatorskim teatrze, w którym zaczynałem w ogóle działać na scenie, także miejsce dla mnie szczególne, występ trochę nostalgiczny, emocjonalny, bardzo fajny. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tam wystąpić, zakończyć trasę z programem Michała. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga do tej pory. Zobaczcie sobie kulisy tego wydarzenia. Kilka rzeczy, które nagraliśmy na próbie, na backstage'u, poza sceną. Zapraszam. Dzisiaj jesteśmy w Nowochódzkim Centrum Kultury. Będziemy nagrywać special Michała Lei. Pod tytułem Chciałbym se mylić. Na supporcie Łukasz Wolski i Alan Pakos, który również poprowadzi dzisiejsze wydarzenie. Wspaniała osoba, artysta, improwizator, sceniczny, który zaimprowizował teraz atak na moją osobę. I atak na moją kamerę. I to jest bezpardonowy atak na mojego vloga, dlatego nagrywam tył głowy Alana, żebyście zobaczyli dokładnie jak wygląda, ponieważ tego nie chciał. Alan Pakosz. Łukasz Wolski, który wystąpi dzisiaj na tak zwanym supporcie, a teraz wspiera drabinę, która służy do montażu kamery. Łukasz, czy myślisz, że byłbyś dobrym budowlańcem? Ja to wiem. Tak? A co, byłeś budowlańcem? Nie, byłem zepsuńcem, czyli się niszczyłem budowlę. Niszczyłeś budowlę? Mhm. A jak dzieciom na... Z piasku? Babki? Kiedyś wchodziliśmy w takie miejsca, gdzie były opuszczone budynki, wbijaliśmy tam szyby. Wybijaliście szyby, czy wbijaliście szyby? Wybijaliśmy. Kamieniami. Kamieniami? No co myślisz, byłem kutasem, nie? Czy byłeś wandalem? Byłem wandalem opuszczonych budynków. Nieładnie. Tutaj możecie zobaczyć jeden z moich ulubionych żartów w tym programie. On się rozwinął z takiego pojedynczego, krótkiego żartu do całej historii, która bardzo mnie bawi. Oczywiście podobne rzeczy przytrafiały mi się gdzieś po drodze, ale sama ta historia jest złożona z kilku różnych, więc jeżeli chodzi o takie technikalia i to jak powstaje stand-up, to tutaj kilka różnych historii złożyło się w jedną, która wydaje mi się w takim połączeniu najbardziej śmieszy. Skończyła mi się też ostatnia umowa na internet i dzwoniła do mnie ta pani, żeby przedłużyć umowę. I mówi, proszę pana, za dodatkowe 10 zł może pan mieć 60 kanałów telewizji. Ja mówię, proszę panią, ja nawet nie mam telewizora. A ona powiedziała, że nie trzeba mieć. I było takie 15 sekund ciszy. I ona mówi, proszę pana, ale to jest tylko 10 zł. Ja mówię, to za te 10 zł chcę 100 kanałów. A ona mówi, przecież pan nawet nie ma telewizora. Ja mówię, przecież nie trzeba mieć. I normalnie mam 100 kanałów. Jak skończy się trasa, to pójdziesz na bezrobocie i będziesz już miał z czego robić vlogu. Nie, wtedy skończę ze sobą, bo nie będę miał już co robić. Gramy dalej. Mamy nowe grania, Tomek. Tak? Tak. A po co? No, bo chcemy dać ci zajęcie w takim razie. Tomek. No? To są już takie pożegnalne nagrania. Chcę ci powiedzieć, że uwielbiałem twoje vlogi. Tak? Dzisiaj 30 termin w NCK-u w Nowej Hucie i to jest takie piękne podsumowanie i kocham twój vlog. Szczerze? Nie wierzę ci. Ale cieszę się, że to mówię. Alan Pakosz przed państwem. Najlepszy improwizator w Nowej Hucie. Czy myślisz, że jesteś w czołówce nowochódzkich improwizatorów scenicznych? Myślę, że tak. Jestem jedynym improwizatorem z Nowej Huty. Zastanawiam się, czy jak dzisiaj powiem cały swój materiał, około 30 minut, czy Michał będzie zły i wy będziecie też źli. Nie, ja bym super. Bardzo bym się cieszył. I Michał też. Zamiast 7 minut, 30. Ja z nim gadałem wczoraj i powiedział tak, chciałbym, żeby Alan zrobił mi niespodziankę i zrobił cały swój materiał. Naprawdę? Wydaje mi się, że tego nie zrobi, tak powiedział. Wydaje mi się, że tego nie zrobi, ale bardzo chciałbym, żeby to dzisiaj zrobił, chociaż mam nagranie i cieszyłbym się, gdyby Alan mocno rozgrzał publiczność przed moim występem.
Tak Michał powiedział wczoraj. Dokładnie tak powiedział. Zrobię to z największą przyjemnością dla Michała. Super, Alan. Michał, Alan to zrobi. Dla ciebie. No i włamywałem też na teren kopalni i kradliśmy tam gaśnicę. Kradłeś gaśnicę? Tak, stare gaśnice kradliśmy i kradliśmy jeszcze wapno. W workach, po 50 kg. A uniosłeś taki worek? Nie, we dwóch. Tymi ręcami. Tymi ręcoma. Albo 50, tymi ręcyma. Albo 25, albo 25 kg był worek. 25 to nie tak dużo, a znaczy 50, no jak przerzucisz sobie przez plecy, to dasz radę, nie? We dwóch to nosiliśmy. 50. I to kradliśmy do tego, że był tam stróż, ale był kulawy. I stary, nawet dzieciaki z 25-kilowym workiem były szybsze. Okrutne. Jesteście okrutni. Być może, ale... Nie, nagraj. Prywatna rozmowa. I stąd prywatna rozmowa jest. Co to dalej nagraj? Idź stąd Tomek. Lepiej. Musimy to jakoś zapalić jakimś kolorkiem, na przykład też na niebiesko, ale musimy tu mieć bok zapalony. Tak, to może jest. Wtedy odrobinę to parę przesunąć, żeby tych odsłuchów nie było, było różowe. Jak się zapatrujesz na dzisiejszy występ, Tomek? Jak się zapatruję na dzisiejszy występ? Tak. Myślę, że będzie wspaniały, ponieważ to ostatnie granie z moimi przyjaciółmi Łukaszem i Michałem. Po prostu tamten głos będzie nie dość, że dopalony, też będzie koniec. Przede wszystkim Alanem. Zapowiedzi Alana Pakosza i Łukasza Wolskiego to są, słuchajcie, niesamowite. To są wspaniałe, energetyczne osoby i jak oni mnie zapowiedzą ze swoją energią i tym takim pozytywnym vibe'em i później ja wchodzę na tym swoim takim ślamazarnym, wycofanym czymś, to ludzie po prostu strasznie się śmieją, zanim ja już cokolwiek powiem. Także dziękuję Alan, dziękuję Łukasz. To wy robicie dużą część tej wspaniałej roboty. A teraz nie przerywajcie tych braw! I dajcie, trzymajcie te brawa, bo już za moment na tej sali człowiek, którego energia burzy ściany. Dajcie wielkie brawa, Tomek Magnicki! Dobry wieczór. Jesteście gotowi na rozpierdol? Dopalamy front. Dobry wieczór! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór! Wspaniale! Dokładnie tak, dokładnie tak. Łukasz Wolski! Dobry wieczór, Kraków! A teraz, przed Państwem, gwiazda dzisiejszego wieczoru. Dajcie mu wielkie brawa, Michał Leja! Witam Was bardzo serdecznie, Kraków, 30 termin, chciałbym się mylić. I ja sobie mówię, przez godzinkę 10, coś takiego, będę gadał z publiką, będę robił żarty, będę odgrywał rzeczy, więc to będzie się działo przez tą godzinę 10 i na sam koniec podziękuję po występie i zaproszę wszystkich występujących, dajcie im wielkie brawa, na prowadzeniu Alan Pakosz, na saporcie Łukasz Wolski i Tomek Machnicki. Wielkie brawa, tak jest, i jesteśmy tutaj w czwórkę na scenie. Fotkę z publicznością zrobić? Zrobimy sobie fotkę z publiką oczywiście. Zagadamy we czwórkę. Ja będę robił zdjęcie. Czy musimy wygaszać fronty? Wiesz co, wydaje mi się, że nie. Nie jest to jakieś specjalnie istotne, w sensie o ile widać ludzi, no nie widać. W sensie widać nie, teraz. Nie, frontu nie. To czy na ten czas rozświetlenia sali, czy można wygasić fronty? Tak. No i super. To ja też poproszę głośno ze sceny o to, więc to też się nie martwimy, że coś tu nie wypali. Wracam na scenę, gasimy salę i rozpalamy z powrotem frontowe. I to jest wszystko. Kończymy, dziękujemy i puszczamy muzyczkę na to samo, co na było zejście. Na zejście. Więc to jest cała przelotka. Czy wszystko jest jasne? Jeżeli tak, to ja ze swojej strony bardzo dziękuję za cierpliwość i zaangażowanie w próbę. Dobra, to pięknie, dziękujemy w takim razie za próbę. Chyba wszystko mamy dograne i wszystko już przygotowane. Dwie minuty przed występem w Węceku. Szmer szemrzącego obok źródeł. A nie, rozumiem.
za 2 minuty zaczynamy. Nagrywamy. Michał Leja. Chciałby się mylić. Pędzono statko gęsi. Jedną z nich uciekającą po ściernisku ścigało małe psiątko. Rozgrzewka wokalna. Jak ktoś wam mówi, że występując na scenie można tego nie robić, to proszę to robić, bo to później wychodzi się na scenę i się sepleni, jakieś takie rzeczy. A co? Po co? Jak można sobie pomemłać przez chwilę językiem i jakieś głupoty pogadać? Papę, pipo, pupy, pompę, babę, bibo, buby, bombę. I to załatwia sprawę. Także proszę to robić. Jak ktoś występuje albo chce występować, to ćwiczyć język i rzeczy dookoła językowe. Polecam serdecznie. Tomek Machnicki. Myślisz, Andrzej, że to będzie wspaniałe nagranie? Myślę, że będzie kosmicznie dobre. Kosmicznie dobre? Marcin, bo tu mi się tryb zdjęć poklatkowych włączył u ciebie. Aha, tu masz aplikację włączoną, dobra. No, to masz do zdjęć gwiazd, rozumiem. Do zdjęć gwiazd? Tak. On aleje pewnie być super. Prześwietliłby wszystko. Tak, ja się nie ta supernowa. Będziemy musieli jeszcze, mówię też Andrzej na głos. Tak. Cofnąć te kontry, bo rzucam cię na dół. Musimy, żeby te kontry kończyły się. Dobra, to może odsuńmy po prostu te odsłuchy w sensie w tym kierunku. Okay. Żeby nam te kontry nie wjeżdżały aż tak bardzo. To sobie te odsłuchy faktycznie przesuniemy, żebyś też nie podchodził za blisko, no bo wtedy jakby zjedziemy ze wszystkim. Jesteśmy z Alanem i z Łukaszem po występie w Nowochódzkim Centrum Kultury. Występuje w tym momencie Michał Leja i udajemy się na crowdwork. Garderoba numer 8. Zaraz koło Krystyny Jandy i Ani Wyszkoni. Zbigniewa Wodeckiego. Kasi Nosowskiej. I kabaretu Szatle. Idźcie na scenę. A teraz zobaczcie Łukasza Wolskiego i Alana Bakosza. Gdzie masz mikrofon? Widać, że poszedłem się zjebać tam? Nie było widać, okej. Okay. Wychodzimy, kończ to pójdę. Na koniec mam taką, wydaje mi się, najpiękniejszą historię w moim materiale, ponieważ sikałem. I sikam normalnie do pisuaru, a koło mnie sikał drugi typ. Ja tak patrzyłem, jak on sika. Może to jest trochę dziwne, że patrzyłem, ale tak patrzę, jak on sika. Się okazało, że on nie sikał, tylko walił konia normalnie. A ja dalej patrzyłem. I skończyłem sikać, wychodzę. On mnie tak łapie za ramię, mówi, możesz zostać? I to było tak romantyczne, że zostałem. I pomogłem mu dokończyć. I tak się dostałem na supporty do Lei. Dziękuję wam bardzo. To wszystko ode mnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
Tak się skończył ten występ, tak się skończyła ta trasa. Ja zapraszam na swoją solową trasę. Już od października ruszamy z Bartkiem Zajdą, będziemy w wielu różnych miastach. Polecam zobaczyć sobie listę, na kup bilecik, wybrać, kupić, przyjść, zobaczyć nas. Można sobie z nami pogadać po występie, może trafić na vloga. Zapraszam i do zobaczenia.